Chęć poznania Jezus Chrystus. Wigilia Pascha, którą za chwilę będziemy celebrować, to najważniejsze liturgiczne przesłanie chrześcijan. Jest ono pamiątką i ubecnieniem przyjścia Jezusa ze śmierci do życia. Co roku gromadzimy się w tę wyjątkową noc, by przez wiarę stać się świadkami cudu zmartwychwstania Pańskiego. Ogień, światło, woda i chleb, naturalne znaki życia, przemawiają w ten noc w duchowy sposób. Wraz z całym Kościołem po raz kolejny spojrzymy w głąb historii naszego zbawienia, by lepiej zrozumieć, kim jesteśmy jako chrześcijanie. Patrzeć będziemy na tajemnicze wydarzenia, znaki oraz prorockie wizje Starego Testamentu, aby z radością dostrzec ich wyjaśnienie po sobie i posłannictwie Jezusa. Pierwszą część naszego działania stanowi liturgia światła. Celebrant składa się z asystą na zewnątrz kościoła, gdzie zostało rozpalone ognisko. Przywołuje ono na pamięć kolumnę ognia, która prowadziła Izraelitów podczas ucieczki z Egiptu, będąc dla nich źródłem światła i odstraszała ona dzikie zwierzęta. Kapłan poświęci jednak przygotowany ogień, byśmy mogli w nim zobaczyć obraz Chrystusa, który jest nową światłością dla rozproszenia mroku naszych umysłów i serc. Następnie z tego ognia zostanie zapalony paschą. Świeca umieszczana przez okres Wielkanocy od ołtarza, przypominająca obecność zmartwychwstałego Chrystusa wśród nas. Kapłan też mówi w paschale krzyż oraz pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego. Symbole wypełnienia się planu Boga w miarce Jezusa. Potem wierzchowni cyfry bieżącego roku, wpisując w los Jezusa, także naszą historię. Następnie umieści jeszcze na paschale grona ziarna kadzidła symbolujące pięć wielkanych prawdopodobiciela. Kiedy kapłan w uroczystej procesji zniesie zapalony paschą do świątyni, usłyszymy trzykrotne zawołanie. Światło Chrystusa, na które odpowiemy, Bogu niech będą wdzięki. Po drugim wezwaniu ministranci rozniosą wiatrem światło zapalone od paschału. Nie zapalamy świec zapałkami, lecz odpalamy je od tych, które zostały zapalone od paschału. Tym najświętszą noc, którym nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się, Boże, Ty ze swojego Syna udzieliłeś wiernym światłem swojej chwały. Poświęć te nogi i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świątyń kuistej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
przez Twoje święte rany jaśniejące chwałą niech Cię strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co światło okrywa. Zdobnym blaskiem takiej światłości raduj się w Kościele Święty, Matko nasza, a za świątynia niechaj zachodzi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najbliżsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, serce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami i z duchem twoim. Chrystusa naszego Pana,
i krwią serdeczną zmazał próżny zapis starodawnej winy. Oto słowo Boże, święta Paska. W czasie, w którym zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzący. Jest to ta sama noc, której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słucha rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od grochu grzechu do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Dziwna łaskawość tej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został spłacony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją spłacił tak wielki odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O, tej nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością, uświęcająca siła tej nocy oddała was prowodnie, z przewiną obmywa, przywraca niewinność upadły, a radość smutny. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgę. Tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę święcę, owoc pracy pszczelnego roju. Znamy już
który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowi i ta pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię, Przeto Panie, niech ta święca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako mój przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy zajdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem, i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. 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 Dobiegł końca obrzęd światła. Możemy teraz zgasić świecę. Obecnie rozpoczyna się liturgia Słowa Bożego, która w dzisiejszej nocy ma szczególny charakter. Stół Słowa Bożego jest rozpoczony obficie niż zwykle. Trzy czytania ze Starego i jedno z Nowego Testamentu układają się jakby w panoramie dzieju zbawienia. Mają nas one przygotować poprzez przybliżenie wielkich dzieł Boga do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, Zbawicielem Człowieka. Liturgia ta będzie miała następujący przebieg. Po czytaniu zostanie odśpiewany psalm, następnie wszyscy powstaniemy i po wezwaniu módlmy się, przez chwilę w ciszy będziemy się modlić. Potem celebrant zaśpiewa modlitwę. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej, w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego, rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach objawił, wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłem światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak mu wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak mu wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda roślinie zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona.
I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak był wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepień nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepień nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsza by rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepień nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak był wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zalewały się wody, oraz wszelkiego rodzaju ptactwa skrzydlate. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniły wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak było wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczynił człowieka na nasz obraz, na obraz podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak był wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Błogosław duszą moja Pana.
Myśli moje nie są myślami.
synami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa królują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyją jej i nie zapewnią urodzaju, tak też wydaje nasienie dla serca i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłania. Oto słowo Boże.
Modlimy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza moc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Zwróć Twoje Kościele Ducha Dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na mście święty, abyśmy odpowiedni na Duchu i Ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Pan z nami. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięte, a skoro wyszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochylili twarze do ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród zmarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał. Wtedy przypomniamy sobie jego słowa i wrócimy od grobu, oznajmimy to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko bludna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie. Całej ludzkości. Dokonuje
przejścia, nowej paski, przejścia ze śmierci do życia. To zmartwychwstały Chrystus przeciera ów nowy szlak. To On, który jest drogą, prawdą i życiem, rzuca pomoc pozwalający przejść przez morze zła, upokorzeń, cierpień, zniewoleń, przejść na drugi brzeg, skąd jaśnieje nowy blask światła, gdzie objawia się pełnia życia. To wszystko przybliża nam dzisiejsza liturgia, bogata w słowa, bogata w znaki i symbole. Jest jednak w tej dzisiejszej liturgii coś więcej niż tylko spojrzenie na całość dziejów świata. Jest w niej zawarty klucz. Klucz do zrozumienia sensu tych dziejów. Dzisiejsze obrzędy mówią, że wszystko w świecie posiada sens. Że wszystko stanowi jakąś całość zamkniętą w Chrystusie. Na wielkanocnej świecy, która tu płonie przed nami, która jest symbolem Chrystusa, wypisaliśmy znamienne słowa. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Krzyż Chrystusa jest klamrą spinającą niebo i ziemię. Takie jest znaczenie belki pionowej drzewa krzyża. Jest również klamrą spinającą dzieje ludzkości od początku aż po ich kres. Od pierwszego człowieka do ostatniego. Taki jest sens rozpostarty ramion krzyża, którymi Chrystus obejmuje ludzkość, całą ludzkość i kieruje ku Ojcu. Po Chrystusie wszystko odnajduje swój sens. Rzeczy wielkie i małe, i te radosne, i te smutne, i te dobre, i te złe. To w nim odnajduje swój sens każdy bez wyjątku człowiek. Czy to będzie co dopiero kształtujące się w łonie matki dziecko, czy pełny sił, dojrzały człowiek, czy też sędziwy starzec. Nawet grzech człowieka i śmierć ma również wielki sens. W Chrystusie mają sens katastrofy i kataklizmy, które giną ludzie. Mają sens cierpienia na skutek wojny. Same w sobie nie znaczą nic. Nic nie znaczą same w sobie. Są złe. Niosą zwątpienie, ból i rozpacz. Dopiero Chrystus. Chrystus, który nie cofnął się przed krzyżem, nadał sens każdemu ludzkiemu krzyżowi. Zgromadziliśmy się dzisiaj w Kościele wokół światła Chrystusa, aby raz jeszcze dokonać świadomie wyboru, by zrezygnować z praw rządzących jedynie światem, ukrytych w różnych formach władzy, egoizmu, chciwości, nienawiści, zazdrości i tego wszystkiego, przy pomocy czego Książę Ciemności włada tym światem. Za chwilę trzymając w dłoniach zapalone od paschału świece, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
wyrzekając się szatana i wszelkich sprawy. To ma dzisiaj dla nas szczególną wymowę w tym roku jubileuszowym, 1050. rocznicy Chrztu Polski. Odnawiając te przyrzeczenia, chcieliśmy na nowo uświadomić sobie, jak wielki dar otrzymaliśmy. Wtedy, kiedy przed iloma tam laty kardynał powiedział, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podziękujmy za łaskę chrztu i poprośmy o zrozumienie, że to jest dar, ale i zadanie. Zadanie dla nas. My całe życie mamy pogłębiać to bogactwo nadprzyrodzone, które stało się wtedy naszym udziałem. To od nas zależy, jak to wszystko, to Boże życie rozwinie się w nas i zaowocuje. Bóg nie mógł więcej dać ponad to, co dał. Reszta zależy ode mnie i od Ciebie. Dlatego prośmy Chrystusa, abyśmy tego byli świadomi, abyśmy tego daru nie zakopali, nie zmarnowali. Następnie po odnowieniu przyrzeczeń wyznamy swoją przynależność do Chrystusa, swoją gotowość dawania świadectwa prawdy. Trzeba nam ten wybór wciąż ponawiać. Świat bowiem nigdy nie zrezygnuje z walki o człowieka, o każdego z nas. Dlatego trzeba ten wybór ponawiać. Trzeba wielkiej czujności i wielkiej pomocy Bożej, by wytrwać przy świetle. By nie dać się wciągnąć w ciemności tego świata. Wielki Piątek pokazał nam, jak wiele to świadectwo kosztuje, jak wiele Chrystus zapłacił, bo własną drogocenną krwią. Ale dziś, wspominając zmartwychwstanie Chrystusa, wiemy również, jak wielka jest nagroda dla tych, którzy wiernie trwają przy nim do końca. Niech więc przyrzeczenia chrzcielne, które za chwilę odnowimy, będą wyrazem naszej wiary i gotowości pójścia za Chrystusem, który jest najpewniejszą drogą, jedyną prawdą i pełną życia. Amen. Za chwilę rozpocznie się liturgia chrzcielna. Składa się ona z dwóch części. Z błogosławieństwa wody i odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Pamiętajmy dzień, który Bóg przyjął nas jako swoje dzieci, gdy rozpoczęliśmy życie w imię Trójcy Przenajświętszej. Teraz już nie rodzice, lecz my jako dojrzali ludzie możemy wyrzec się pod panowania złego, wyznać naszą wiarę w Boga i odnowić z Nim przymierze zawarcie w Chrzcie Świętym. Powstanę. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Święta Maria, Matko Boża, święty Michale, módl się za nami.
Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli posłuchem niemorza czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy,
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obsowanie świętych, odpuszczenie grzechu, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechu, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Thank you.
sprawa ofiara, która miała początek w misterium paschalnym, stała się wykastem na wieczność przez Chrystusa Pana naszego.
nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ale Lubię,
Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednoć wszystkich, których pośliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I tak to na radosnym Alleluja. Ten wigilijny wieczór, kończąc tę Wigilię Paschalną, wchodzimy w radość świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Ale dziś jeszcze adoracja będzie do godziny 22. Także zachęcamy na chwilę osobistej rozmowy z Jezusem, aby w tą dzisiaj Wielką Sobotę szczególnie podziękować za łaskę Chrztu Świętego, za ten wielki dar, który stał się naszym udziałem. Dzięki temu możemy nosić to zaszczytne imię chrześcijan, imię, które zobowiązuje. Tak jak to powiedział, wielokrotnie przytaczałem te piękne słowa Pana Finlandiego, że chrześcijanin powinien pełnić w świecie funkcję róży. Bo nawet ślepiec, który nie widzi róży, wyczuwa jej wonę. Bo róża promieniuje wokół siebie swoim zapachem. Tak chrześcijanin ma promieniować Chrystusem. I właśnie, aby to moc, ta wewnętrzna moc, taka zdolność promieniowania mogła stać się naszym udziałem, trzeba nam tej współpracy z tą łaską, którą otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Trzeba tego naszego ciągłego otwierania się na Boży głos. A fundamentem, na którym budujemy to życie Boże, to jest nasza osobista rozmowa, codzienna modlitwa, chociażby krótka, i niedzielna Eucharystia, która jest w centrum przeżywania Dnia Świętego dla chrześcijanina. To jest fundament. Na tym fundamencie dopiero budujemy. I ta współpraca jest bardzo potrzebna, aby ta łaska Chrztu Świętego nie była daremna. Brak współpracy oznacza stagnację w życiu duchowym. Stagnacja w życiu duchowym prowadzi do oziębłości. Oziębłość prowadzi do posłości. Posłość to już przestrzone miliardy. Dlatego dziękujmy Jezusowi i wyznajmy, że On jest naszym Panem, nie tylko słowami, ale i naszym życiem, tym wszystkim, co przychodzi nam przeżywać, co On nas prowadza, abyśmy świadczyli, że rzeczywiście pragniemy jak najwięcej, jak najowocniej wykorzystać to bogactwo łask nadprzyrodzonych, tę moc, która płynie z tego życia Bożego, jakie otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Na te refleksje, na te nasze dziękczynienia i na to wyjście w radość Zmartwychwstania i świętowanie tego triumfu Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem przyjmijmy teraz Jego błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim.